Po ponad 25 latach funkcjonowania polskie samorządy czekają prawdopodobnie rewolucyjne zmiany w ich funkcjonowaniu. O tym, czy jest to prawdziwa, dobra zmiana, porozmawiamy z naszym gościem. Pan Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Panie marszałku, bardzo dużo propozycji płynie z rządu odnośnie tego, jak samorządy powinny funkcjonować. Jedne z tych propozycji dotyczą m.in. wyboru bezpośredniego marszałków i starostów albo o ograniczeniu maksymalnej liczby kadencji do 2. Czy to jest dobry pomysł, pana zdaniem? Ta dyskusja nie jest nową dyskusją. Myślę, że od wielu lat podobne propozycje były w gronie samorządowym czy w gronie rządowym dyskutowane. Ja miałem wielokrotnie możliwość z politykami mojej partii Platformy Obywatelskiej dyskutować na ten temat, czy na przykład chciałbym być marszałkiem wybieranym w wyborach bezpośrednich. Ja jestem zdecydowanie przeciwnikiem takiego modelu. Uważam, że ten model taki, nazwijmy umownie, parlamentarno-gabinetowy, który jest na poziomie regionu polskiego, wyłanianie przez sejmik, organ stanowiący organu wykonawczego w postaci kolegialnego zarządu i wyłanianie też w wyborach przez sejmik marszałka, jest modelem sprawdzonym i modelem, myślę, nie najgorzej funkcjonującym. Natomiast stawianie silnego akcentu na tę osobę jako organ jednoosobowy wyłaniany w wyborach bezpośrednich jest zadawaniem bardzo silnego mandatu z jednej strony. To jest właśnie kuszące. To jest kuszące oczywiście, ale ja staram się oddzielić tę kuszącą perspektywę personalną dla osoby pełniącej funkcję od zadań, które ona wykonuje i od całej konfiguracji. Moim zdaniem oczywiście pewnym sukcesem było podjęcie decyzji o wyborze bezpośrednim wójtów i burmistrzów w Polsce, natomiast nie poszły za tym niestety zmiany legislacyjne na poziomie samorządu lokalnego i dzisiaj już wyraźnie widać, że pozycja burmistrzów, wójtów wobec ich rad jest niewspółmiernie wysoka i nigdy nie pokuszono się o korektę tego, a to myślę, że warto byłoby zrobić, nie dokonując żadnej rewolucji oczywiście. Natomiast podkreślam tutaj, że wójt, burmistrz jest osobą na tyle blisko ludzi, na tyle rozpoznawalną personalnie, że nie ma tutaj wielkiego problemu z wyborem bezpośrednim. Starosta, ewentualnie można by dyskutować, ale marszałek takiego regionu, na przykład jak Wielkopolska, 3,5 miliona mieszkańców z ogromnym terytorium, właściwie musiałby być permanentnie przez całą kadencję w toku kampanii wyborczej. Trochę na wzór takich kampanii właśnie prezydenta Rzeczpospolitej lub prezydenta Stanów Zjednoczonych nawet. Myślę, że to niedobrze służy wykonywaniu tych określonych akurat ustawowo zadań dla samorządu regionalnego. Ja zdecydowanie uważam, że nie ma takiej potrzeby, że to jest może jakiś fajerwerk polityczny, wybór bezpośredni, ale nie jest to konieczne dla polskiego systemu, który nie jest mocnym, jeśli chodzi o autonomię regionów, jak gdyby porównać z innymi krajami europejskimi, bo jednak to dominujące państwo unitarne, to państwo, które ma silny zdecydowanie rząd, jest preferowane przez polityków w Polsce i myślę, że jeszcze długo daleko idąca autonomia regionów nie będzie w Polsce funkcjonowała. To wynika z historii oczywiście. Czy lokalni włodarze powinni pana zdaniem składać urząd po 2, na przykład 5-letnich kadencjach, żeby zapewnić rotację kadr? Moim zdaniem nie, dlatego że nie ma tak naprawdę uzasadnienia dla takiego systemu. Myślę, że ostatnie wybory, zresztą nie tylko ostatnie, dowiodły, że jeśli mandat burmistrza czy wójta ulega jakiemuś naturalnemu wyczerpaniu, traci on pewne zaplecze lub po prostu, krótko mówiąc, zużywa się w tej działalności publicznej i jest to dla wyborców widoczne, to następuje zmiana lub kiedy jest jakaś bardzo atrakcyjna oferta konkurencyjna. I myślę, że praktyka pokazała, że zmiana często 1/3 na przykład wójtów, burmistrzów w ostatnich wyborach samorządowych pokazuje, że ten mechanizm nie jest zablokowany. Oczywiście są jakieś incydentalne być może miejsca, gdzie ktoś jest dobrze umocniony. To jest pewna zdolność takiego umocnienia się w środowisku lokalnym, ale sądzę, że nie jest to reguła i myślę, że szermowanie tym hasłem 2 kadencji nie jest potrzebne. Oczywiście to jest takie przeniesienie z modelu, który jest modelem prezydenckim, ale jednak no, to jest nieporównywalna skala, więc nie należy tego kopiować. To na koniec porozmawiajmy sekundę o finansach. Wielkopolska jest wskazywana jako region, który po 2020 roku może podzielić losy Mazowsza, jeżeli chodzi o fundusze unijne. Będzie po prostu lepiej rozwinięty, a to oznacza mniejsze dotacje. Czy region jest przygotowany na taką perspektywę? To są dwie kwestie. Oczywiście to jest powód do pewnej radości i dumy, że udało się te
perspektywę poprzednią i obecną, bo zakładamy, że w tej obecnej perspektywie możemy się zbliżyć do tego poziomu 75% średniej europejskiej i osiągniemy ten pułap, tym samym wychodząc z grupy regionów konwergencji. Ale to jest oczywiście sukces, bo to świadczy o tym, że te bodźce rozwojowe zadziałały, że ten poziom PKB na tyle wzrósł, że jakby gonimy czołówkę europejską. Natomiast oczywiście nowa perspektywa budżetu po 2020 jest w tej chwili w toku wstępnych dyskusji i ona jest de facto groźna dla wszystkich, ta dyskusja dzisiejsza, bo ona zakłada w ustach niektórych ograniczenie daleko idące polityki spójności. My będziemy oczywiście walczyć w gronie regionów, samorządów europejskich, chociażby w Komitecie Regionów, którego jestem członkiem, żeby zachować ten model dotychczasowy, silnej polityki spójności z pieniędzmi niemal dla każdego regionu, oczywiście w odpowiednich proporcjach. To, że dzisiaj Mazowsze jest w tej innej grupie regionów, regionów przejściowych, że może otrzymywać trochę mniejsze pieniądze, bardziej precyzyjnie ulokowane w określonych dziedzinach, to jest oczywiście pewna trudność, bo potrzeby w Polsce są duże i każdy by chciał mieć jak najdłużej te duże pieniądze, ale myślę, że musimy być realistami. Budżet europejski jest taki, jaki jest i musimy po prostu szukać w nim swojej szansy. Jeśli będziemy w tej grupie regionów przejściowych, po prostu będziemy wydatkować pieniądze na nieco inne dziedziny, może bardziej wyrafinowane, związane z innowacyjnością, związane ze sprawami społecznymi, mniej na twardą infrastrukturę, ta spadnie na barki naszych budżetów i budżetu państwa. To jest ta zasadnicza różnica, ale trzeba pamiętać o tym, że jest to w pewnym sensie cena sukcesu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję moim również. Państwa gościem w katowickim studiu Dziennika Gazety Prawnej był marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.